Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Pan Radowicz, a to jest kolejny odcinek, seria odcinków zresztą z symulatora Prime Driver 2. W dzisiejszym odcinku prowadzimy sobie dyżur na stacji Czermin. No tak, myślę, że 7 odcineczków będzie z tego. Ale to zobaczymy w trakcie. Na razie mamy rozkładziki, mamy wszystko, co jest nam potrzebne. Nie musimy zablokować szlak, tak? Albo może jeszcze nie blokuj. Jeszcze chwilkę poczekajmy. Jeszcze czas do odjazdu, ja mu mogę dać, może jeszcze wyszedł. Nie mu mogę dać. Się tylko patrzę, tak jedzie ten przed czasem pociąg. No, pana z Niemiec dzisiaj gościmy. No i on sobie wjedzie tu na boczek do nas. A może przejdę do następnego, zobaczymy sobie, jak ona nam tu wygląda. Pięknie. Pięknie ona wygląda. Dobra, podejmę już temu tutaj, żeby na nowo sobie mógł odjechać. Dobra, on wyjeżdża, a my sobie podamy temu miast, a temu zaraz podamy dalej wyjazd. Karszczynek na kawu. Tak, ja już zacząłem trochę szybciej, jakby to cię ktoś pytał z ciekawości. Dobra, to się podaje. Znaczy ja się długo zamykam. Przejaś się długo zamykam i zanim się podało, to chwila czasu minęła. Mam nadzieję też, że dobrze widzicie tego SCS-a, bo na tym zależało. Nie powiem, że nie.
Jeszcze zobaczymy. O, może tak zrobimy, zmniejszymy sobie jasność. Powinno być widać trochę lepiej. O, jest pięknie. Już odczytujemy sobie wiadomość. 15.105. Tak, powoli. Napiszemy panu. To jest wolny. A my pójdziemy sobie stanąć w perony, tylko nie z tym towarem przejedziemy. Boczek, zaraz. O, króciutki towar. Nic nadzwyczajnego. No właśnie, ja mam tutaj wszystko uruchomione, ojejku. Tego nie miało być dzisiaj. Tego dzisiaj nie miało być. A my sobie blokujemy. Angielski na dobry nie jest, ale myślę, że możemy jakoś się z panem dogadać. Niemiec, tak? I się dogadujemy właśnie. Ale może sobie wyjść. Oczywiście, jeżeli będzie tego chciał, ale szybciej mu się pytaliśmy, czy kończy rozkład, czy będziemy robić nowy. Ja tu widzę jakiś chętny na rozkład jazdy jest. Więc zaraz będziemy się pytać o analizę. Pasażery, pasażerski. Musimy tutaj pana wyszkolić. Lekka, bo to pan z literą L. Dobrze, czyli pospieszny. No, będę dzisiaj RJ 9876. Stary, dobre techniki. Wiem, że teraz niektórzy się tu na czacie w SWDR-ze pytają i proszą o usunięcie rozkładu dla danego pociągu i dalej, dalej. Nie, my nie będziemy się bawić w takie rzeczy. Okej, tylko czy... O, już patrzcie.
No nie, patrzcie. Dalej nie mogę zrobić. No co za... Widzicie, już jest spieszny szlak FW, tak FW. Odjazd zahinął do 5 minut. Myślał, że starczy. Ale pan tu jeszcze, tak? O, tu jest fajny rozkładzik. No to bierzemy, dajemy panu taki fajny rozkładzik i... No, nawet trochę mam już tych rozkładów, nie? Bo w końcu czerwień duża stacja, nie? Z SBL-ką jeszcze, dzisiaj 60 pociągów. W trasie to też zobowiązuje. Ciekawe. Co z tymi pociągami? No dobra. No tak, będzie dobry tylko do filmu. O, Sofi Bur chce, żeby go przejął. Niestety ja nie mogę z niego zrobić, chociaż jest 23, ale... No taka duża sceneria, plus jeszcze inne, by mogły doprowadzić do dużych opóźnień, niestety. No dobra, zrobimy inaczej. Sprawni. Z grupy postojowej sobie coś zrobimy. To muszę zrobić ZDP. Czy nie iść na dyżur?
Jeszcze, może tym się bardziej zajmie. To jest to pierwsze 04 naniesione, jest jeszcze chwilę. Nie będziemy się dać śpieszyć z podawaniem. Szywań niki tylko. Nie mamy przyjazny spadzik. Wydaje się, że o tych rzeczy nie wychodzi. No tak, bym powiedział na styk. Na styk. Ktoś coś ode mnie chce. No, duża lista się tego zrobiła. Nie bok. Jak, że jest to... Czerwin. Uważam, że... Będzie dobrze. Musi być dobrze. No wiecie, ktoś sobie zamknął kabułkę, był szlak. Czyli dlatego z pociągu. No ten tu oczywiście wjechał planowo i wyjedzie też planowo. Nie no, przyjechał planowo, tylko sobie muszę zrobić, zapisać z postoją. Czas na wieku ładnie stoi. Pięknie. Ładny składzik, był ze swoją. Taki starodawny, przedziałowy. Pociąg. Wagon tego samego typu. Niczym się nie różnią. Sto czternaście.
A no się jaka osobówka podstawił. Jaki moment. Włączam na to. To jest chyba w ogóle w jedną stronę, tak? Nie no, dla to ja nie będę robił. Też. Mogę za 10 dni. Ty, panie. Co ma być? Uj! Nie, to jest przesadne. Że ten końc jedzie do mnie, czy nie jedzie do ciebie, czy nie do ciebie. I dosyć pan ładnie mam wytłumaczenie napisu. Ale resztę w następnym odcinku, więc pamiętajcie, subskrybujcie i ja się z wami żegnam. Do zobaczenia, na razie, cześć, pa, pa.